Ja nazywam się Tomasz Kosiorek i bardzo serdecznie witam Was w Polskim Radiu Euro. Dzisiaj w Dniu Edukacji Narodowej, bo chyba tak dumnie nazywa się to święto, czasami jest nazywane jedynie Dniem Nauczyciela, ale w końcu edukacja to nie tylko ci, którzy uczą, ale też ci, którzy przyjmują tę wiedzę i ci, którzy wspomagają w rozwoju młodych ludzi, wspomagają ten proces przekazywania nie tylko informacji, ale też pewnych wyobrażeń na temat świata i wyobrażeń na temat tego, jak może być ten świat zorganizowany, jak może wyglądać nasza szkoła. I dzisiaj zapraszam Was do szkoły nietypowej, do szkoły, która jest szkołą niewielką, ale z pewnością godną zauważenia. To szkoła podstawowa imienia Stanisława Moniuszki w Łajskach, a dzisiejszymi naszymi gośćmi są pani Justyna Niegieryż, nauczyciel muzyki w tejże szkole. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Równocześnie mama Jeremiasza i Ignacego, uczniów szkoły w Łajskach. Tak, właśnie. Pani Jolanta Majchrzak-Woźniak. Dobry wieczór. Państwo. Mama ucznia ze szkoły w Łajskach, mama Filipa i pan Marek Tarwacki, dyrektor szkoły w Łajskach, przy okazji artysta, plastyk. Dobry wieczór. Taki mamy, pani Jolanta jest mamą Filipa. No i co? Mam wrażenie, że moglibyśmy się ograniczyć do tego, że mama Filipa i mama Jeremiasza i Ignacego, ale no, jest coś, co być może tę szkołę wyróżnia, bo Jeremiasz i Ignacy borykają się na co dzień z autyzmem. Filip ma kłopot z zespołem Downa. I mają miejsce, mają swoje miejsce na ziemi, między innymi w takiej szkole. Małej, jak Państwo mówią, wiejskiej szkole, która no, gdzieś tam w okolicach Warszawy się znalazła. Jak to się stało, że powstała taka szkoła, w której różni, bardzo różni ludzie o różnych potrzebach mogą wspólnie pracować? No i rozumiem, że nikt tam nikogo nie wygania i nie mówi, to się nie da, proszę Pani, bo to dziecko autystyczne tutaj nie znajdzie swojego miejsca. Jak Pani sobie to wyobraża? Rzecz chyba zaczęła się rzeczywiście na początku drogi edukacyjnej moich chłopaczków, czyli Jeremiego i Ignacia. Szkoła w Łajskach była trzecią szkołą, do której trafiliśmy. Nie było łatwo na początku, oczywiście, że tak. Autyzm przede wszystkim straszy diagnozą, tak, autyzm. To jest margines marginesu. Nawet nie do końca wiadomo, co to jest. To jest to straszne słowo. Nikt nie chce dociekać, co to jest. W każdym razie w końcu trafiliśmy w zupełnie innym celu, nie w celach edukacyjnych, na rozmowę do pana dyrektora, obecnego tutaj Marka Tarwackiego, pytając go, czy możemy skorzystać z sali gimnastycznej, bo mieliśmy taki problem, że nie mieliśmy gdzie prowadzić ćwiczeń z integracji sensorycznej. No i właśnie, przyszliśmy i już zostaliśmy. Dyrektorze, opowiedz. Rzeczywiście, zgłosiła się tu pani z dzieckiem i z dwójką dzieci, tak. I no, problem sali gimnastycznej, natomiast mnie zaciekawiło, dlaczego tylko sala gimnastyczna, w czym jest w ogóle problem. Więc po pierwsze zapytałem, gdzie mieszkają, gdzie powinna być szkoła tego dziecka. Jak się dowiedziałem, że dziecko jest z gminy, którą ja reprezentuję, czyli z gminy Wieliszew, to doszedłem do wniosku, że dlaczego to dziecko nie ma być w naszej szkole. Jaki jest problem? Ta decyzja nie była przemyślana, muszę powiedzieć, bo to w trakcie jednej rozmowy wszystko wyniknęło i to było niesamowite. Fakt, że może rzeczywiście decyzja nie była przemyślana, natomiast chęci ja uważałem, że dziecko ma prawo do uczęszczania normalnie do szkoły. Ale to była pierwsza taka sytuacja w waszej pierwsza szkole? Pierwsza sytuacja, absolutnie. I potem tak naprawdę, jak podjąłem decyzję bardzo szybko o przyjęciu dziecka, potem zaczęły się jakieś myśli troszeczkę strachliwe, co będzie dalej, bo dotarło do mnie, że muszę ja czegoś nowego uczyć, że to jest odpowiedzialność, że muszę przekonać całą radę pedagogiczną, że może zaczniemy troszeczkę inaczej nauczać. Potem pomyślałem, że są jeszcze rodzice, najmniej się bałem o dzieci. I rzeczywiście to była racja, dzieci poradziły sobie natychmiast. Nauczyciele oczywiście musieli dużo pracy włożyć, żeby zmienić swój tryb myślenia, żeby dużo się nowego i nowych rzeczy nauczyć, bo to jest ciągła nauka. My ciągle się wszyscy uczymy. Także jest to bardzo dużo włożonej pracy, natomiast jest tyle satysfakcji z tego, że ta szkoła
przyjęła to, ten program edukacji włączający, bo się tak to szumnie nazywa edukacja włączająca. O czym na początku nie wiedzieliśmy. Tak. My jesteśmy szkołą, która się uczy. I to dla mnie jest chyba najważniejsze, co ja uważam, że każdy nauczyciel powinien sobą reprezentować. Musi wiedzieć, że trzeba się całe życie uczyć. I my, jako szkoła, się zaczęliśmy po prostu uczyć. Jesteśmy wiarygodni dla naszych dzieci, bo się ciągle uczymy. Chciałem zapytać o Filipa. Kiedy on się włączył? Jak zwykle w życiu wszystkie najwspanialsze rzeczy dzieją się przypadkiem. I to są cudowne przypadki. Zaprzyjaźniona z mamą i tatą Jeremiasza i Ignasia, na zupełnie innym gruncie zawodowym, doszło do nas, że Jeremiasz i Ignaś są w takiej szkole i że się tam fantastycznie rozwijają. Natomiast Filip był w tak zwanej integracyjnej, bo w czym jest sedno, bo opowiadamy tutaj dosyć ogólnie, natomiast najważniejszy problem w edukacji dzieci problemowych to nie jest najważniejszy problem polega na tym, że integracja jest fantastycznym może rozwiązaniem, taka jak rozumiana jest ogólnie w tej chwili integracja, jak każdy człowiek z ulicy rozumie słowo integracja. To znaczy, przepraszam, jeśli dziecko ma krótszą nogę, jest upośledzony bardziej fizycznie niż psychicznie, integracja jest jakimś tropem. Natomiast dla dzieci z problemami, nie bójmy się tego słowa, umysłowymi, z cofnięciem w pracy, no, że tak powiem, mózgu i sensoryki, rozwoju. Tak? To jest, nie jest już prosta sprawa, ponieważ w tak zwanej szkole, do której uczęszczał Filip przedtem, czyli tak zwanej szkole, dlaczego używam tego głupiego słowa tak zwanej? Była to zwyczajna szkoła integracyjna. Warszawska. Ale wszyscy, tak, zaznaczam, bo ja jestem mieszkanką Warszawy, brudna. Z całym szacunkiem dla wszystkich, którzy się wtedy do tej pory nim do klasy trzeciej opiekowali, to jest beznadziejny pomysł. Mówię to głośno i z otwartą przyłbicą mogę powtórzyć wszędzie w obecności każdego gremium. To jest niewykonalne. Tam, gdzie trzeba z jednej strony dać szansę każdemu człowiekowi, każdemu, czy nie ma nogi, ręki, oka, czy jest głupszy, mądrzejszy, lepiej rozumie, gorzej chwyta, tam nie ma miejsca na taką integrację, jaka ona dzisiaj funkcjonuje w zwykłych szkołach, gdzie wszyscy sobie nawzajem przeszkadzają. To znaczy Filip jest, przeszkadza dzieciom tak zwanym normalnym, normalne, denerwują się, bo coś, Filip się na nich denerwuje, to jest sprzężenie zwrotne, wszyscy mają żyłę, nauczyciele się denerwują, nikt nie zyskuje. To znaczy, wszyscy są zdenerwowani, nikt się nie uczy. To czym się różni ta podstawową szkoła? Podstawową rzeczą. Otóż uczy się tym, różni się tym od tak zwanych integracji, że stwarza się takie warunki dzieciom, które mają problemy, żeby z jednej strony rozwijały się indywidualnie, więc jest masa zajęć indywidualnych, zajęcia sensoryczne, logopedyczne, zwiększona ilość zajęć dotyczących ruchu, reedukacyjne zajęcia, ale bardzo intensywne. Każda przerwa, każda wspólny obiad, przerwa, zajęcia, gdzie dziecko może uczęszczać razem z klasą, tam uczęszcza, ale nigdy nie jest samo. Jest cały czas pod stałą opieką tak zwanego cienia, czyli osoby, która jest jego aniołem stróżem. Jest przy nim cały czas. Dziecko problemowe nigdy nie jest samo w szkole. To znaczy nie ma takiej minuty, kiedy dziecko jest puszczone samo sobie, co nie znaczy, że jest bez przerwy na pasku. Ma się zachowywać tak, jak może się zachowywać, jak jego stan umysłu i ciała pozwala. Natomiast nie wolno dzieci zamykać w gettach, bo to, z czym ja się borykałam od początku, kiedy nasz Filip wszedł na świat, to z tyłu głowy cały czas dudniło mi tylko nie getto, tylko nie, przepraszam, szkoła specjalna. Z całym szacunkiem dla wszystkich, którzy prowadzą tę ciężką harówę, jaką jest szkoła specjalna. To znaczy, śmiem po roku z hakiem pobytu Filipa w tej szkole powiedzieć, gdyby każdy dyrektor każdej szkoły, w każdym miejscu w Polsce zdecydował się na tak intensywną pracę jak pan dyrektor Tarwacki, na taką aktywność w organizacji, bo w czym był problem? Oczywiście idea fix fantastyczna.
przyjmujemy dzieci, ale co z tym dalej robimy? My nie mamy struktur, nie mamy nauczycieli kompetentnych. To wszystko się rodziło, to się cudownie teraz dzieje, bo to się z dnia na dzień dzieje, ale generalnie nie było w ogóle metodologii wymyślonej, to był tylko odruch serca prawdziwego pedagoga. Natomiast teraz dopiero stworzyły się fantastyczne struktury za pomocą i rodziców, no ogromna praca Justyny i jej męża, który jest plastykiem również z wykształcenia. My swoim na razie skromnym udziałem z moim mężem próbujemy się włączyć też w pracę szkoły. Ja chciałem zapytać, panie dyrektorze, może macie jakieś specjalne pieniądze, może wy macie chody w ministerstwie, może, no nie wiem, starosta was sponsoruje. Proszę pana, no tajemnica jest jedna podstawowa. My pod tym względem mamy bardzo nowoczesne państwo. Bardzo. Ja to będę wszystkim dyrektorom mówił. W całej Polsce. Subwencja, która przychodzi na dzieci niepełnosprawne, do każdej gminy, urzędu gminy, urzędu miasta. A później do szkoły, jeżeli dotrze do tej szkoły oczywiście, jest bardzo wysoka. Ja tylko podam przykład, że subwencja na, w cudzysłowie, normalne dziecko jest na przykład 4 tysiące, a na dziecko autystyczne 9,5 razy więcej. Tego nikt nie wie, rodzice tego nie wiedzą. I trzeba po prostu tylko nabrać odwagi, żeby uzmysłowić władzom, że rodzic o tym wie, że dyrektor o tym wie i że to powinno spłynąć do szkoły. Ale wielka praca do wykonania teraz to mówić o tym, mówić, jeszcze raz mówić, informować. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, gdzie trafia najpierw rodzic, tak, z dzieckiem, jeśli ma jakikolwiek problem, jeśli dziecko potrzebuje pomocy. To powinien być pierwszy punkt informacyjny. Tego nie ma. My zdobywamy wiedzę, my już ją pozyskaliśmy. Nasza szkoła organizuje konferencję na ten temat. W tym roku będzie druga konferencja. Naszą misją, my w tej chwili absolutnie wierzymy w to, że musimy o tym mówić i informować, bo to jest punkt wyjścia do tego, żeby stworzyć szkoły taka, jaka jest nasza. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, co taki tryb postępowania z dziećmi takimi i takimi daje wszystkim. To znaczy, to jest tak, jak wczoraj był w naszej szkole jeden z redaktorów radiowych i prowadzący program telewizyjny, nasz przyjaciel, który powiedział, tu jest Chrystus w tej szkole. Tu jest Chrystus, przepraszam. Ja nie jestem specjalnie katolicką szkołą. Niewiele mamy wspólnego, ale Maria, Matka Teresa mówiła, że jeżeli dzisiaj jakieś dziecko nie jest głodne, to jest Boże Narodzenie. I my tak, pan dyrektor tak pojmuje swoją pracę i tak traktuje dzieci. To znaczy ilość dobra przekazywanego nawzajem, to szaleństwo, które się wydawało niemożliwe do spełnienia, że nieokiełznane dzieci z autyzmem, wcześniej dzieci Justynki biegały, szalały, trzaskały, przepraszam, głową o ścianę i niewiele więcej. Teraz Jeremiasz, starszy, zaczyna, przepraszam, normalnie mówić, co wielu psychologów, bardzo wykształconych, z całym szacunkiem, przez wiele lat pracujących w zawodzie, nie dowierza. Ja wiele osób zabieram do szkoły, proponuję, żeby zobaczyli to miejsce, ponieważ tam się żyją dzieci rzeczy niewiarygodne właśnie z racji niewiarygodnie ciężkiej pracy, która jest codziennie wykonywana. Trzeba mieć serce i szczere intencje czynienia dobrego, wtedy owoce naszej pracy możemy nazwać cudami. Wielki szacunek dla gości w studio, pisze PFK. No, ja myślę, że te cuda przekłada się na taki język codziennej praktyki, codziennej państwa pracy i na konkret. Ja chciałbym zapytać o te różnice pomiędzy zwykłą szkołą, przeciętną podstawówką, a państwa szkołą. Wiem, że można tam spotkać cienia. Jaki jest stosunek uczniów, którzy mają wyjątkowe potrzeby do tych uczniów, którzy trafiliby do każdej szkoły? Edukacja włączająca, którą my tutaj, nasza szkoła reprezentuje ten program, polega po prostu na tym, że dziecko niepełnosprawne, które jest jego szkoła jakby najbliższa jemu, gdzie chodzi jego brat,
jego siostra, jeżeli ma rodzeństwo, kolega z podwórka, ma trafić do tej szkoły. To nie jest jakaś szkoła specjalna, nie jest to szkoła z klasami integracyjnymi, jest to normalna szkoła. I to dziecko ma być w swoim środowisku, tym najbliższym. Mhm. Nie jest odizolowany, przychodzi do takiej szkoły, czuje się, jest w normalnym oddziale ze swoimi rówieśnikami. Dostaje, pan tu mówił, cienia, ja to nazywam asystent dziecka niepełnosprawnego. Na całym świecie jest to zawód. Myślę, że doprowadzimy do tego, żeby w Polsce też zaistniał taki zawód jak asystent dziecka niepełnosprawnego. Nie tylko w czasie edukacyjnym, ale w ogóle na przyszłość, w życiu naszych dzieci. U nas w szkole tacy asystenci są. Jako normalni nauczyciele zatrudnieni na etacie i pracują z takim dzieckiem w klasie. Nie zawsze siedzą przy dziecku. Czasami bywa, że pomagają innym dzieciom. Często tak. I bardzo często. Natomiast ta edukacja włączająca dla nas, ja wiem już teraz, na pewno, że dobrze, że się na początku nie bałem. Że czasem podejmuję decyzję może szybko. I to jest dobre. W tym miejscu było to dobre, że ta edukacja włączająca jest taką jedyną chyba normalną ścieżką. A jakie są proporcje uczniów? Ilu uczniów ma specjalne potrzeby, na ilu uczniów w szkole? W tej chwili u nas, na moich uczniów jest 192 w szkole, z czego 12 jest z orzeczeniami o niepełnosprawności. Chodzi właśnie o to, żeby nie było... Orzeczeniami, a to też ważne, przepraszam, bo to z orzeczeniami są te dzieci, które są zdiagnozowane, które mają poważne dysfunkcje. Natomiast mamy mnóstwo dzieci z różnymi dysfunkcjami lżejszymi, które mają tylko opinie. Mówimy tylko, bo za opiniami nie idą pieniądze. Poza tym, przepraszam, ilość problemów psychologicznych, domowych, z którymi przychodzi, śmiem twierdzić, 1/3 dzieci bez orzeczenia, jest ogromna. I zysk, jaki jest przez spływanie pieniędzy dodatkowej do szkoły, kiedy w szkole są fachowcy od różnych dziedzin, jest po prostu trudne w ogóle do określenia. Wzajemne oddziaływanie, kiedy dzieci zdrowe, nazwijmy to, zajmują się naszymi dziećmi, zajmują się na przerwie, relacje w czasie lekcji, uczą się ich zachowań, jednocześnie same stając się kompletnie innymi ludźmi. W tej szkole nikt nikogo nie uderzy. W tej szkole nikt nie pomyśli o tym, żeby zapalić papierosa, żeby, ja już nie mówię, przepraszam, o ćpaniu, bo to w ogóle... No może są za młodzi trochę. Nie, przepraszam. Mój synek chodził właśnie do szkoły, skończył na etapie klasy trzeciej, gdzie już widziałam, przepraszam, panienki typu 5., 6. klasa, bardzo przepraszam, wychodzące ze szkoły tak ubrane i tak zachowujące się i naprawdę palące na moich oczach, patrzące mi w oczy jako mamie dziecka idącego. Naprawdę to, co się dzieje tam dobrego, w sensie jakiegoś wzajemnego dawania sobie dobrej energii, no jest po prostu, to znaczy to jest coś, to jest taka siła i taka wartość, która jest nie do przecenienia. Po prostu nie umiem znaleźć słów, ale do tego jeszcze potrzeba jest najważniejszej rzeczy. To znaczy pan dyrektor tutaj tak, że tak powiem, nieśmiało występuje i jest w ogóle człowiekiem nadzwyczajnej skromności i nigdy w życiu nigdzie się nie wychyla, ale te nasze doświadczenia, to jaka jest różnica między moim synem sprzed roku, a synem w tej chwili, który zaczyna się inaczej odzywać, zaczyna mało tego inaczej wyglądać. To, co się dzieje w człowieku, jak zaczyna mu kiepeła pracować, to widać na jego twarzy. On zaczyna być... Były zrobione zdjęcia w tym roku na początku, kiedy takie zbiorowe, klasowe i pojedyncze do różnego formatu. Ja nagle patrzę na moje dziecko, no, które gdzieś stygmaty tego cholernego zespołu Downa, gdzieś każdy przecież człowiek, który przeżył parę lat, widzi, że to jest dziecko inne. Nagle ja widzę na zdjęciu innego człowieka, którego myśl po prostu z twarzy wyziera tak niewiarygodna, a to się dzieje za sprawą bardzo intensywnej pracy, bo tam nie ma, co jest może najważniejsze w tym wszystkim, żadnym taryfy ulgowej. Nasza szkoła jest w 7%
szkół w całej Polsce o najwyższym poziomie nauczania. To są stwierdzone po testach sześciolatków z zeszłego roku. Czyli nie ma to, broń Boże, co jest może też dla ludzi ambitnych, każdy chce, żeby jego dziecko było najmądrzejsze i najpiękniej się rozwijało. To, że się przyjmuje dzieci z problemami, nie znaczy nic negatywnego. Znaczy same pozytywne. Poziom szkoły spada. Poziom szkoły ani nie upada. Mało tego, to jest walka, a walka o dobre postawy, to jest, no i jeszcze może tych pozostałych uczniów państwo zbierają takich z najlepszym, że tak powiem, absolutnie, materiałem genetycznym. To jest średnia absolutnie taka, jaka ona jest w życiu. Na dodatek jeszcze dzięki nastawieniu szkoły na sztukę, przepraszam za górnolotne określenie, ale tak to należy nazwać, na muzykę, na plastykę, szkoła nabrała innego wymiaru od tejże strony. Co miesiąc jest spotkanie ze sztuką. Dzieci przygotowują się do spotkania z artystą. To może być śpiewający, to może być poeta, to może być malarz. Ten ktoś przychodzi przez miesiąc. Dzieci są do tego przygotowywane. I to jest niewiarygodna radość, kiedy przychodzą mamusie, które pieką ciasta. To jest święto szkoły przy okazji. Wszyscy się zbierają, przychodzi proboszcz, wójt i tak dalej, cała tam, że tak powiem, wierchuszka miejscowa. Wszyscy są zintegrowani naprawdę. Chciałbym, żebyśmy i o tym też za chwilę porozmawiali, o tym, jak szkoła funkcjonuje w swoim środowisku i w swoim otoczeniu, ale możemy was zabrać do tej szkoły, możemy was zabrać razem z Patrykiem Kuniszewiczem, który wizytował szkołę w Łajskach, sprawdzał, co słychać, no i tej edukacji artystycznej też się przyglądał. Z panią Justyną Niegieryż usłyszymy się teraz z drugiego planu, bo oprowadzała pani też po części szkoły Patryka, zatem oddaję mu głos. W jakiej jesteśmy sali? W szóstce. To jest szóstka, czyli sala muzyczna, tak? Tak. Sala muzyczna, bo ma zaplecze muzyczne, mamy tutaj instrumenty, ale nie tylko, tutaj język polski jest też największa nasza sala, nie mamy wielkich warunków jakichś wspaniałych, ale mamy fantastyczną atmosferę w szkole, tak? A przedstawicie swoją panią? Pani Justyna. Pani Justyna, po prostu. Po prostu. Uczę muzyki, wspólnie uczymy się różnych rzeczy, ale to, czym się zajmujemy, o tym pewnie opowiedzą dzieci, bo myślę, że trzeba oddać głos. Dopiero co lekcja się rozpoczęła, bo w chwilę temu słyszałem dzwonek, tak? I na dzisiejszych zajęciach o czym będzie? Mamy próbę, śpiewamy i gramy na bębnach. To słuchajcie, ja chcę posłuchać w takim razie. Wszyscy siadamy, soliści rozpoczynają, proszę bardzo. Wszyscy siadamy, to ja też siadam. Dzwonki rozpoczynają, tak jak się umówiliśmy, dobrze? Kiedy zaczyna się refren, wstajemy. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery. Słuchajcie, na pewno ode mnie. My w tym roku z klasą czwartą rozpoczynamy kurs klasy orkiestry dętej. To przed nami, a w ogóle klasa jest fantastyczna. W zeszłym roku pracowaliśmy też. W naszej szkole dwa roczniki uczestniczą w zajęciach klasy orkiestry dętej. Klasa piąta, która jest już dużą naszą orkiestrą, doskonałą, grającą. I my rozpoczynamy ten kurs właśnie teraz w czwartej klasie. Jesteśmy na etapie karuzeli instrumentów, czyli wyboru swojego instrumentu. Od zeszłego roku mamy fantastyczne instrumentarium. No i wszystkie instrumenty, prawie wszystkie, dęte instrumenty. Jakie są instrumenty w naszej orkiestrze, powiedzcie? Trąbka. Saksofon. Flet poprzeczny. Klarnet. Puzon. Eufonium. Tuba basowa, tak jest. Słuchajcie, mnóstwo instrumentów, a czy tutaj wśród was jest ktoś, komu słoń na ucho nadepnął? Chyba nie. Wszyscy mają słuch absolutny. Nie bójcie się tego, że za chwilę będziecie prawdziwą orkiestrą. Dostaniecie prawdziwe instrumenty i będziecie grać. To jest wyzwanie. Ja już grałam wakacje. Mieliśmy półkolonie i były ćwiczenia muzyczne i ja już grałam na trąbce. Też już miałaś instrument? Ja też grałam już. I jak? No dobrze mi chodziła gra na saksofonie. Ja nie grałem jeszcze nigdy. Nie wiem za bardzo co wybrać tam... Bo jeszcze akurat tam najpierw poznam parę tam, mój brat to akurat od razu tak jak
saksofon, to od razu tak, w domu puszczaliśmy do 22 muzykę, że normalnie zasnąć. No fantastycznie. Saksofon jest wybrany i słyszę, że klarnet już też jest zarezerwowany. Tak, ja gram na klarnecie. Co jest jeszcze zarezerwowane? Ja na saksofonie gram. Trąbka. No, powiedzcie mi troszeczkę o swojej szkole, o swojej klasie. Podoba wam się tutaj? Jesteśmy w Łajskach, to tak tytułem przypomnienia. Jaka ta szkoła jest? Fajna. Fajna, miła. Dobre obiady dają. Nasza szkoła jest wyjątkowa. Dlaczego jest wyjątkowa? Bo na przykład przyjmujemy dzieci, które są chore, a do innych szkół ich nie przyjmują. No i co się dzieje? Razem tworzycie fajną paczkę, ekipę? Rodzinę, jak tak można powiedzieć. Uzupełniacie się, o czym gadacie, co się dzieje na co dzień? Kasiu, a właśnie dobrze może, bo Kasia fantastycznie się uczy, jest wzorową uczennicą, zresztą w tej klasie jest mnóstwo wzorowych uczniów, a Kasia miała taki dylemat, czy będzie chodziła z nami do szkoły w pierwszej klasie, pamiętasz? Pamiętam, jakie były rozmowy toczone. W zerówce nawet, tak. A jednak zdecydowała się chodzić do nas do szkoły, mimo tego, że Kasia ma poważną wadę wzroku, a jednak chce z nami chodzić do szkoły. Dlaczego, Kasiu? Tutaj mam fajne koleżanki i jest miło strasznie. A koledzy? Upominają się. Poczułem się urażeni, słyszę, jak się upominają. Słyszę, też są fajni. No, słuchajcie, chłopaki, też jesteście w porządku. Czyli szkoła wam się podoba? Tak! Super! I wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając ręku, kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje. Takie rzeczy dzieją się w Łajskach. Te Łajski to tak niedaleko Warszawy, chociaż jest to szkoła gminna, a nie szkoła za kasę, tak jak, tak jak sobie powiedzieliśmy. Chociaż to jest szkoła za kasę, bo tę kasę państwo muszą gdzieś wyszarpać. I absolutnie państwo to robią, co jest państwa sukcesem i gratuluję. Wróćmy na chwilę do tej muzyki, bo to ważna rzecz u was w szkole. Dużo się dzieje muzycznie. Tak naprawdę rewolucjonizujecie życie w niejednym domu chyba. To prawda, ale tak naprawdę rewolucyjny jest fantastyczny program, w którym jesteśmy liderem, jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która ten program realizuje. To jest właśnie projekt Klasa Orkiestry Dętej, amerykański projekt z lat 40. To bardzo stary projekt i jeśli widzimy, oglądamy albo słyszymy fantastyczne amerykańskie orkiestry, gdzie dęciacy grają na potęgę i wszyscy im zazdroszczą, to jest właśnie pokłosie Klasy Orkiestry Dętej. Przystąpiliśmy do projektu w zupełnie zwariowany sposób i przypadek, jak to Jola mówi, ale może nie przypadek, tylko tak miało właśnie być. Po prostu przez nasze spotkania właśnie muzyczne, spotkania z tymi ciekawymi ludźmi, któregoś razu zaprosiliśmy jeden z naszych, taki był początek, jeden z naszych uczniów, który uczył się w szkole muzycznej, trębacz, dowiedzieliśmy się, że fantastycznie sobie radzi i zaprosiliśmy, żeby pokazać dziecko w szkole, zaprosiliśmy kwintet Dęty, Blaszany. Wśród uczestników tego kwintetu był nauczyciel tego naszego ucznia. No i występ ten jakby zainspirował nas do tego, że ta muzyka musi być poprzez praktykę. To jest niebywałe, jak fantastycznie można to poprowadzić. Jakimś cudownym zbiegiem okoliczności okazało się, że właśnie projekt Klasa Orkiestry Dętej ma być realizowany w Polsce. I szukają szkół, które by zechciały podjąć taki trud. No, oczywiście zgłosiliśmy się do tego projektu. Dużo było, wody upłynęło, po czym w wakacje dowiadujemy się, że staliśmy się liderem tego projektu, bo zrobiliśmy ileś tam rzeczy, wykazaliśmy się jakąś inicjatywą. No ale najlepsze była wisienka na torcie, czyli to, że jako jedyna, bo jesteśmy liderem, szkoła, dostaliśmy instrumentarium z Yamahy. Mamy instrumenty za niewiarygodne, jak na szkolne warunki, pieniądze. Jednej firmy, czyli wszyscy dęciacy będą wiedzieli, o czym mówię, brzmią po prostu fantastycznie, bo instrumenty brzmią ze sobą fantastycznie. A do tego projekt jest tak pomyślany, ten amerykański projekt, że dzieci nie uczą się jakoś strasznie trudnych rzeczy. Ja uczę jednocześnie w szkole muzycznej, więc jakby znam ten sposób uczenia gam z różnymi znakami, trudnych rzeczy rzeczywiście, tylko poznają na początku 5 dźwięków. I te 5 dźwięków powodują, że od razu wspólnie muzykują. Na 5 dźwiękach jest napisany wielki repertuar. I to jest sukces. Wybrane właśnie. Dzieciaki utalentowane. Podejście do tematu właśnie ja muszę wyjść w słowo, bo drugi cudem i absolutnym ewenementem jest to, że tak jak wstępnie mówiłam, nie ma żadnej selekcji. Tutaj nikt nikomu nie robi łaski. Mają grać dzieci wszystkie. Tak jak
One chodzą do klasy czwartej i piątej, bo te klasy uczestniczą w orkiestrze, jeśli dobrze mówię. Tak. Tak, jak je, że tak powiem, rzeczywistość stworzyła. Jedne są, przepraszam, głuche, jedne słyszą lepiej, inne są troszeczkę bardziej utalentowane. Radość i to, co się dzieje z dziećmi, z problemami, z ADHD, z psychicznymi jakimiś odjazdami, nazwijmy to tak mało medycznie, ale wiemy, o co chodzi, w ogóle wycofanymi dziećmi albo dziećmi nadpobudliwymi, to, co się dzieje z tymi dziećmi, jak one dostają instrument do ręki, ten błysk wokół, radość, chęć do wspólnego oddziaływania na siebie, one przełamują bariery, które normalnie są nie do przełamania, gdyby tego nie było. Mówi pani o ADHD. Słyszałem, że jedna z uczennic niedowidzi, tak? Tak, jedna, tak, która odzywała się w Filip tym nagraniu. Filip Rakuzonie, przepraszam, ostatnio dyskutuje, czy aby nie saksofon. Tak. Poznam następny instrument. Także bardzo to śmiesznie, mówię o moim synku, zaznaczam, zespół Downa. To, co się... To jest dla dzieci nagrodą. To jest dla dzieci największym szczęściem, że mogą iść, pracować, uczyć się. Efekty są... Tak jakby ktoś na to z boku spojrzał, no wiadomo, że nie grają jak nowojorska orkiestra. Ale się, właśnie na litość boską, one grają po kilka czasami miesięcy, po kilka tygodni. Efekty tej nadludzkiej, tego nadludzkiej radości, jaką one przeżywają w związku z tym, są niewiarygodne po prostu. I to jest kolejny dowód, że te niemożności są do przeskoczenia. Panie dyrektorze, pan powiedział, że nauczyciele musieli się różnych rzeczy nauczyć. Pewnie rodzice uczniów też musieli się czegoś nauczyć. Wie pan, ja myślę, że żeby w ogóle zadziałała edukacja włączająca, to się wszyscy wszystkiego muszą wspólnie uczyć. Czyli wszyscy muszą się włączyć. Tak. Rada pedagogiczna przeszła szkolenie, między innymi uczyła się, co to znaczy nie widzieć, co to znaczy nie słyszeć, co to znaczy czuć więcej niż inni. Mieć nadwrażliwość zapachową, chociażby. Rodzice musieli się nauczyć, że ich dziecko będzie siedziało obok dziecka autystycznego, to nie znaczy, że ma się bać. Że może się zarazić. Że może... Którzy tak też myślą. Tak, mogło być. Niestety. Przepraszam, że wchodzę w słowo. Że te dzieci są na równych prawach, że mamy sobie tu nawzajem pomagać. I stąd na przykład, no, rzeczywiście rewelacyjną sprawą są spotkania ze sztuką. Dzieci, rodzice mogą się wreszcie razem spotkać, mogą podyskutować, mogą się razem pobawić. I jeśli chcemy użyć słowa integracja, to jest właśnie integracja środowiskowa. Środowiskowa, tak. I tak ją rozumiemy. I to jest fantastyczny rzeczywiście proces, bo tak naprawdę w szkole są trzy podmioty. Uczniowie, nasze dzieci, oczywiście nauczyciele, rada pedagogiczna i wszyscy pracownicy. I właśnie rodzice. I tak postawienie sprawy, wydaje się może, że to jest zupełnie normalne, tak? Ale tak naprawdę wiemy, że nie w każdej szkole tak się dzieje. No i w warszawskich szkołach się tak nie dzieje. Przepraszam, cały czas... A już zostawmy te warszawskie. Bo ja jestem akurat łodzianką, więc w ogóle nie dzielę ludzi na Łódź, Warszawy, Kraków i tak dalej. Ale o czym chciałam powiedzieć... To ciężko w ogóle o tym mówić, o atmosferze. To jest najważniejsze. Wszyscy ludzie z bliskiego nam grona, którzy przyszli przez ten czas, przez te półtora roku, kiedy jesteśmy blisko szkoły i nasz synek tam uczęszcza, są pod absolutnym wrażeniem atmosfery panującej. Ale atmosfera bierze się z podstawowej rzeczy. Podstawową rzeczą to jest po prostu serce. Przepraszam za górnolotność. To jest serce. Tam wszyscy mają serce. Tam nie ma jednej osoby. Zresztą w sposób naturalny pan dyrektor może to chyba potwierdzić, bardziej nawet niż ja. Ja jestem tylko mamą dziecka. Ci nauczyciele, którzy się nie integrowali w sposób serdeczny, chętni do intensywnej pracy. Nie chcieli się z nami uczyć. To po prostu oni sami odeszli. Ich nie trzeba było ani wyrzucać, ani zmieniać. Tam nie ma jednej osoby, która patrzy na siebie krzywo, która się ze sobą nawzajem źle czuje. Tam nauczyciele w czasie przerw nie siedzą w pokoju.
Ja po prostu nikogo nie widzę. Ja co wchodzę do pokoju nauczycielskiego w tysiące spraw, tam jest pusty pokój, bo każdy ma na przerwie, ma tyle spraw w związku z dzieckiem. Czyli jeszcze rodzice wam się kręcą po pokoju absolutnie nauczycielskim. Absolutnie, tak. Mało tak, tego, zapraszamy. Nie ma sztandarowego, przepraszam, kretyńskiego sposobu traktowania pod tytułem pan dyrektor, zamknięte drzwi i w ogóle nie ma wstępu. Tam każdy ma wstęp. Każdy. Małe dziecko, większe dziecko, takie, które właśnie płacze, to pan dyrektor jest od tego, żeby go przytulić, uściskać, powiedzieć, dlaczego płaczesz. Jak ma za chwilę atak padaczki, to trzeba biec do kibla, a nie siedzieć przy biurku, tylko biec do kibla, bo on właśnie poszedł do kibla, przepraszam, i tam dostanie ataku padaczki. Na tym polega, to nie jest szkoła, to jest rodzina. To jest rodzina w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale dzieci to tak określiły. I dzieci też, co tutaj myśmy też również z państwem odsłuchali tego po raz pierwszy, świeczki nam w oczach stanęły, bo myśmy nie wiedzieli, co te dzieci mówią. Te dzieci mówią naprawdę szczerzej od siebie. One takie mają poczucie. Pan dyrektor zaczyna dzień od tego, że właśnie dziś, a właściwie wczoraj to się już zaczęło, rozśpiewywaliśmy dzieci rano, ale pan dyrektor zauważył, że niektóre dzieci nie dostrzegły, że przyszła zima, co się dzieje u nas ostatnio w dosyć drastyczny sposób. W związku z tym był ochrzan poranny pod tytułem nie ważcie mi się wychodzić w podkoszulkach na dwór. Bo to jest ojciec, to nie jest, przepraszam, jakiś urzędnik. Pan, który siedzi za biureczkiem i zastanawia się, o której pójdzie do domu. To jest człowiek, który pracuje cały czas, cały opowiedziałaś dzień. O następnej naszej akcji. To jest nasza nowość. Od miesiąca. Plan na ten rok mamy taki. W każdym miesiącu wybieramy piosenkę miesiąca. Siadamy. Jola siada do pozytywu. W miarę możliwości, kto jest obecny. Z rodziców też wykorzystujemy. Absolutnie. Z rodziców, którzy gdzieś tam myknęli w okolicach muzycznych albo mają jakieś przygotowania, albo tylko są amatorami, ale potrafią coś zadziergnąć. Dzieci o różnej porze czasami, nasze dzieci zaczynają czasami o różnych porach, więc nie zawsze jestem to ja, ale oczywiście pani profesor Justynka Niewierysz przede wszystkim, ale też dzieci nauczyły się śpiewać same z siebie bez akompaniamentu. Potrafię po prostu raz, dwa, trzy, jedziemy z tym kawałkiem, jedziemy. No, ale inaczej zaczyna się dzień. Że każdy miesiąc ma swoją piosenkę. Na początku śpiewaną z tekstem, pokazywaną przez uczniów, tak, czyli robimy karaoke, po czym odpytujemy maluchy na starszaki, kto lepiej zaśpiewa. W kolejnym miesiącu wybór kolejnej piosenki i docelowo, taki mamy projekt w tym roku założony, bo mamy fantastycznego przyjaciela szkoły, Tadeusza Woźniaka, który zechciał zadeklarować się, że nagra z naszymi dziećmi płytę z naszą orkiestrą dętą. To będzie projekt. No, to jest coś. No to mam nadzieję, że pojawicie się też z płytą, kiedy ona już będzie. Ja mam jedno pytanie. Gdzie państwo ładują akumulatorki? Bo zastanawiam się, Ja panu powiem. Ja dzisiaj załadowałem swoje akumulatorki rano, ponieważ podszedł do mnie uczeń z Aspergerem. To jest odmiana autyzmu, przepraszam, jeśli państwo odmiana autyzmu, który u nas od pierwszej klasy jest w szkole, w tej chwili jest w klasie czwartej. I Robert codziennie wita mnie w szkole, mówiąc dzień dobry lub witam od pierwszej klasy. To jest już czwarty rok. I dzisiaj przyniósł mi list, w którym... Nie masz tego listu, żeby zacytować. Napisał do mnie, że bardzo mi dziękuję, że jestem. Oczywiście w liście było napisane dzień dobry, że dziękuję za to, że może mówić rano mi dzień dobry i do widzenia. I że dziękuję mi za to, że nie jestem tylko dyrektorem, ale również nauczycielem od plastyki. I że jesteś będę najlepszym się teraz dyrektorem chwalił. Na świecie. Właśnie. Tak napisał, bo tak ja słyszałam, napisał. Widziałam ten list. Dla mnie najwięcej akumulatorów, jakie można było mi naładować na najbliższe miesiące. A ja powiem o jeszcze takiej sytuacji, bo dyrektorze tobie oczywiście nie wypada się tak chwalić bardzo. Wychodzimy ze szkoły, jest późna już pora. Ostatnio nasze dzieci mamy fantastyczną też świetlicę i dzieci nie chcą wychodzić do domu, bo chcą się jeszcze bawić w świetlicy. No ale w końcu dziadek wyciąga wnuczka ze świetlicy, choć już pora do domu, choć. Akurat pan dyrektor wychodzi i nagle dziecko wyrywa się dziadkowi, pędzi do pana dyrektora. Panie dyrektorze, kochany, chciałem powiedzieć do widzenia. A jest 17. 21.00, nasz numer SMS-owy. Nie wierzę w taką idyllę, ale tymi spotkaniami z kulturą to mnie ujęliście.
A cóż ta niewiara ma znaczyć? My samą prawdę mówimy. Zapraszamy do szkoły naszej, zapraszamy do szkoły wszystkich. O właśnie. Zapraszamy? Przepraszam, pyskuję może zbyt mocno za pana. Ja myślę, że po to czuję się pani gospodarzem w tej szkole, co też jest cenne. Znaczy, pan dyrektor stwarza atmosferę, że każdy ma się tam tak czuć. To znaczy, łaski nie robi. My to robimy dla siebie, dla naszych dzieci. Przepraszam za górnolotność, dla społeczeństwa. Tak powinien żyć każdy człowiek. Dawać siebie innym. Nie ma innej drogi. To jest ładowanie akumulatorów. Ja powiem też, jaka to krąży anegdota wśród muzyków z Akademii Muzycznej, bo my oczywiście zapraszamy bardzo różne ważne osoby, ale dzieci też poznawały różne instrumenty, więc był tat instrumentalny, perkusyjny, była harfa z harfą celtycką. No było mnóstwo naprawdę tych instrumentów niesamowitych i nasze koleżanki i koledzy mówią, słuchajcie, na korytarzach w Akademii, przepraszam, na Uniwersytecie Muzycznym, w tej chwili, tak? Imię Fryderyka Chopina. Krąży taka. Byłeś już w szkole w Łajskach? Stary, ty się tam wpisz na listę. Nie, żarty żartami, ale rzeczywiście bardzo wiele fantastycznych osób czeka w kolejce, żeby być bohaterem tego właśnie święta szkoły, czyli spotkania ze sztuką. I kolejka jest, przepraszam, bardzo... Nie będzie go szacowna jest. Ernest Bryl, Krzysztof Majchrzak, Edward Ludczyn, Jacek Frankowski i tak dalej. Bardzo wielu muzyków, ludzi pióra, przepraszam bardzo. Czujemy się dumni, dowartościowani i naprawdę z tego, co mówimy, kochani państwo słuchający nas, nic nie kłamiemy. Natomiast to wszystko jest prawdą. Na pewno nie jest to idylla, dlatego że jest to praca, bardzo ciężka praca, tylko my potrafiliśmy w tej ciężkiej pracy znaleźć coś dla siebie. Czerpiemy z tego bardzo dużo przyjemności. Czerpiemy, poza tym uwielbiamy z sobą przebywać. I to jest chyba recepta na to wszystko, że u nas... W naszej szkole nikt się nigdzie nie śpieszy. Lubimy z sobą wypić herbatkę i porozmawiać na temat tego, co się wydarzyło. Co się wydarzyło, co możemy zaplanować. To jest taki drugi dom. Ja jestem z tych, co to we wszystko wierzą, bo to się słyszy, że tak jest. Wyprzedzacie państwo metody integracyjne w większości krajów europejskich, w szczególności te stosowane w przypadku zespołu Aspergera. Nawet Brytyjczycy są daleko z tyłu za wami. A w reportażu było słychać, że dzieci lubią Kunisza, a Kunisz lubi dzieci. Przypominam, że naszym gościem jest szkoła. Naszym gościem jest szkoła podstawowa, gminna szkoła podstawowa w Łajskach, szkoła imienia Stanisława Moniuszki, co w tym kontekście muzycznym chyba niezwykle ważne, a razem ze mną w studiu są pani Justyna Niegieryż, pani Jolanta Majchrzak-Woźniak i pan Marek Tarwacki, nauczycielka i matka i dobry duch i wolontariusz szkolny, bo to chyba też tak można by określić. Tam nie ma, właśnie, tam pani nie ma podziałów. Nie ma podziałów, to znaczy, jeżeli na przykład, przepraszam, pani Wiesia z kuchni, która zasuwa przez kilka godzin, któregoś dnia jest w słabszej formie, to nie ma tak, że pani z sekretariatu, bądź, nie wiem... Dyrektor. Ja wczoraj pomagałam obierać cebulę. Naprawdę korona nikomu z głowy z tego powodu nie spada. Pani Wiesia była rzeczywiście chora i należało jej pomóc. Panie woźne są też skore do tego, to teraz ktoś podły naśle na was sanepid i się okaże, że nie miała pani czepka na przeżyjemy, głowie. Przeżyjemy. Wszystko jest czyściutkie, nikt nie choruje, obiady są za grosze, fantastyczne, domowe. No i słyszeliśmy, że bardzo smaczne. Dzieci nie biorą żadnych kanapaczek. O, bardzo ważny temat pan poruszył, mianowicie szkoła jeszcze dba o wyżywienie z jednego powodu, ponieważ wrogiem dla każdego, przepraszam, ale szczególnie dla dzieci z problemami umysłowymi są słodycze. Mówię najogólniej. Jest zakaz spożywania słodyczy w szkole. Wszystkim dzieciom. To nie jest w tej chwili kara. Nie ma sklepiku z batonami. Nie, przepraszam, są fantastyczne domowe obiadki, jedzone w odpowiednich momentach w przerwach. Są owocki szykowane na bieżąco, są napoje miętowe. Mleko, dzieci nawzajem nauczyły się takiego... Nie wolno na przykład wyjąć batona, bo to jest obciach po prostu. Jak dziecko wyjmuje batona, to drugi natychmiast mówi mu, schowaj tego batona, nie widziałeś, że Jeremiasz jeszcze nie wyszedł ze szkoły? Oczywiście mówimy o dzieciach, które szczególnie nie powinny jeść cukru, ale wiadomo, że każde dziecko nie powinno jeść cukru z tysięcy powodów.
Taka jest zasada. Jest tak pyszne jedzenie. Jedzenie nie ma ograniczenia. Jest bardzo tanie. Dzieci, które mają problemy finansowe, są jeszcze traktowane jeszcze bardziej łagodnie. W związku z tym nikt nigdy nie ma prawa powiedzieć, że jest głodny, a jest zdrowo odżywiony. Tylko to taka bardzo domowa dygresja, ale fantastyczne jest to, że nie trzeba dawać kanapeczek, które po trzech godzinach ślimaczeją w jakiejś folijce, tylko po prostu jest przed 12 już zaczyna się wydawanie cudownych domowych jedzeń. Mój synek uwielbia wszelkie dokładki, więc po prostu... Pozdrawiamy wszystkie dziewczyny z kuchni. Tak, bardzo, bardzo, bardzo pozdrawiamy. A ja chciałem zapytać pana dyrektora o to, jak się jest dyrektorem w takiej szkole. Dyrektorze, dobrze. Osobie będzie trudno. Nie lubi się chwalić. Bo ma pan patent na to bycie dyrektorem. Znaczy powiem, że śmiesznie, dlatego że my się bardzo często do siebie jednak uśmiechamy i to nas chyba buduje. Fajnie, dlatego że zawsze codziennie jest coś nowego. Ja nie znoszę monotonii. Więc ja uwielbiam, jak idę do pracy, bo wiem, że mogę, ten dzień może mnie czymś znowu zaskoczyć. I lubię być zaskakiwany. Ja nie jestem człowiekiem stworzonym do biurka, do dokumentów, do papierów, które mam zrobione. Natomiast uwielbiam tą nutę takiej właśnie takiego zaskoczenia. Ale można wpaść do dyrektora i poczytać z nim? Oczywiście. Bardzo często się nawet to zdarza. Nie tylko poczytać. Można pojeździć u dyrektora na rowerze, poleżeć na kanapie. Porysować wspólnie. Pogłaskać kota. Sztucznego zresztą. A co wtedy robią interesanci, petenci, którzy przychodzą do dyrekcji? Cierpliwie czekać. Bo oni przychodzą załatwić z dyrektorem sprawy. A uczniowie przychodzą do dyrektora się uczyć. A szkoła jest po to, żeby uczyła. A interesant musi poczekać. Jak chce załatwić oczywiście sprawę. A nie musi. Tego dnia. Tak. Piszą do nas słuchacze na 2100. No, zawsze trafiają się trudni wychowankowie, tak zwane czarne owce. Nie podporządkowują się rygorom, nie ciekawi ich nauka. Jak sobie z nimi radzicie? Musimy powiedzieć o naszym ostatnim pomyśle, dyrektorze. Zdradzaj tajemnicę. To znaczy tak. Ja zawsze mówię, że nie tylko jestem dyrektorem, ale również nauczycielem. Strasznie lubię uczyć, więc ci wszyscy uczniowie, którzy mają jakiekolwiek problemy, nie chce im się odrabiać prac domowych, nie pracują na lekcjach, zdarzają się tak. To są wrzucani na taką listę, która nazywa się koza z dyrektorem i raz w tygodniu zostają po zajęciach. Ja jestem nocny Marek. We wtorki po południu jest zawsze. Wiedzą, że wtedy muszą nadrobić wszystkie zaległości, a ja jestem bardzo pilny, dokładnie sprawdzam, więc co niektórzy już doszli do wniosku, że lepiej jednak odrabiać na czas pracy domowym. A tak zwane czarne owce, nie ma takiego czegoś, nie ma takiego zjawiska jak czarna owca. Zasada jest jedna, wszyscy jesteśmy tacy sami, jesteśmy ludźmi i mamy się do siebie tak odnosić i tak się traktować nawzajem, jak to powinno być po prostu. To są rzeczy oczywiste. I mówi się o tym tak, jakby to było oczywiste. To jest oczywiście, brzmi to troszeczkę, te nasze opowieści tutaj, brzmią troszkę tak, może nazbyt sielankowo. Ale przecież za tym się kryje potworna praca. Codzienne godzinki wysiadywane przez wszystkich. Tam nikt się nie obija, ponieważ to widać. Jak ktoś się obija, to się odzwierciedla w każdej sekundzie. Mało tego, no pan dyrektor ma tę przypadłość, że, zauważa takie zjawiska, a każdy ma prawo do słabości, nauczyciel też. Też jest człowiekiem, może mieć chwilę, moment, w którym na przykład nie ma siły czegoś zrobić w tym momencie, bo bardzo intensywnie przez wiele godzin pracował. Tam nie ma olewactwa. To ktoś jest rzucany na taki front? Nie, to znaczy jest taka wzajemna... przekazywanie sobie pałeczki, że ten, kto jest słabszy tego dnia, kto się jak gdyby mniej z siebie może dać, to się wyczuwa właśnie dzięki wzajemnemu oddaniu i serdeczności wzajemnej. Drugi intuicyjnie wyczuwa, że to ja dzisiaj muszę przyjąć pałeczkę. Ale to ja muszę być silniejszy, ja muszę dzisiaj po prostu pomóc bardziej, bo kolega jest słabszy. Ale trzeba powiedzieć jednak o najwyższej instancji, jak rzeczywiście niemoc nas ogarnia i nie radzimy sobie, co ludzkie, to pada hasło,
wezwiemy za chwilę pana dyrektora. I jest panaceum na wszystko. Rzeczywiście dzieci, kochając dyrektora, tak naprawdę to jest, mają niezwykły respekt czują, ale taki naprawdę pozytywny, tak jak rzeczywiście głowa rodziny, ojciec dzieciom, tak dyrektor nam tam właśnie tak jest. Don Vito Corleone. Rzeczywiście tak jest. I to jest tak naturalne, to jest tak oczywiste. My się nad tym nawet nie zastanawiamy. Pan zadał to pytanie i my tak odpowiadamy. Tak to właśnie wygląda. Znaczy, myślę, że recepta na to jest jedna podstawowa. Nasi uczniowie wiedzą, że w szkole wszyscy są na jednakowych warunkach i każdy ma prawo zwrócić im uwagę. Od pani woźnej, po kucharkę, po nauczyciela. I oni muszą reagować, bo to jest osoba starsza, dorosła, na pewno mądrzejsza i więcej wie. I muszą, nie ma żadnego podziału. Każdy uczeń wie, że jeżeli pani woźna mu zwraca uwagę, to tak jak zwracałbym uwagę ja. Znaczy, my mamy też taką zasadę, to jest kapitalne. Tak jak wielokrotnie ze sobą rozmawiamy, tak? Na tych popołudniach przy herbatkach siedzimy i mówimy, co się wydarzyło w ciągu mijającego tygodnia. I przełożyliśmy to na rozmowy z dziećmi. I wydaje nam się, że najważniejszą rzeczą jest, że oczywiście to, co dzieje się przy ławkach, w klasie, przy tablicy, jest bardzo ważne. Ale to, co się dzieje poza tym, czyli na przerwach, w rozmowie, czasami niestety spóźniamy się na lekcję, bo jakiś uczeń po prostu strasznie miał jakiś wielki problem. I to jest ważniejsze. Ile państwo spędzają godzin w pracy, państwo nauczyciele? Nie, pan ile jest pensum? W ogóle nie liczy. O 18? Pan, tak? Pan jest gościem w domu. Taka jego opowiemy inaczej. Karma. Powiemy, że jak ostatnio słyszeliśmy, że ilekroć przyjeżdża się obok szkoły w Łajskach, zawsze świeci się światło. Znaczy tak do końca też nie jest, bo jest to wszystko tyle, ile powinno być. Jest to tak naprawdę szkoła normalna. Ja myślę, że ta normalność polega również na tym, że w tej szkole jest dużo, tak mówiąc krótko, serca, ciepła, atmosfery i my się śmiejemy, że w takie pochmurne dni jak dzisiaj to się po prostu nie chce wychodzić. I to nie jest liczenie sobie godzin. Ja nigdy swojej pracy nie liczę na godziny, tylko na działanie. W jednym dniu mam więcej działań i więcej energii, mam gorszy dzień i wtedy wiem, że muszę zejść ludziom z oczu, chociaż na chwilę, żeby nie zarazić ich gorszą swoją energią. A tam też dyrektor, jest tam wesołość ogólną na Radzie Pedagogicznej, kiedy dowiedzieliśmy się, że musimy godzinę więcej pracować, albo ktoś, kto ma pół etatu, to 33 minuty i wybuchnęliśmy wszyscy śmiechem, dlatego że wszyscy takie godziny pracujemy po prostu zdecydowanie i liczymy tego na minuty i na... Ja powiem jeszcze o takim aspekcie, który teraz mi wszedł do głowy, jak tak się chwalimy. Ja myślę, że my się chwalimy nie po to, żeby się chwalić, co jest w ogóle istotą naszego tutaj, myślę w ogóle przyjścia do państwa, że zechcieliście państwo zaprosić nas. Chodzi tylko o to, że jeśli za sprawą takiej czy innej audycji, spotkania z państwem, tej rozmowy dzisiejszej, nocnej naszej, choćby jedna szkoła w Polsce, czy ona będzie w wielkim mieście, czy na wsi, czy jeśli ktoś się zdecyduje na takie szaleństwo, na danie z siebie na coś normalność więcej, ponad to, to jest coś, to będzie spełnienie, bo my nie jesteśmy tu po to, żeby mówić, ale my to jesteśmy naprawdę, że... O czym chciałam jeszcze powiedzieć, to mi przyszło do głowy, to co najważniejsze, jaka intencja naszego pobytu i cieszymy się, że możemy być kośćmi. A druga rzecz, która przyszła mi do głowy, w ogóle najistotniejsza. Każdy w szkole, każde dziecko ma poczucie godności. To się wydaje takie dziwne, że to jest takie potrzebne, a to jest potrzebne najbardziej na świecie, szczególnie dzieciom problemowym. Z poczucia braku godności, jeśli dobrego i dobrej składni użyłam, rodzi się wiele chorych zachowań u dziecka. Ja mówię to na podstawie mojego synka. Jego niewiarygodna agresja, jego ataki agresji, jego ściskanie, szarpanie na początku w zeszłym roku brało się z poczucia braku tejże godności i tej akceptacji ogólnej, że jestem dookoła mnie, tego się nie da nazwać, to się dzieje podskórnie, intuicyjnie, bo tego się nie nakazuje. To on musi czuć od wszystkich. I to się wymienia. Te energie się wymieniają i on doszedł do takiego momentu,
że on się czuje dobrze, dlatego że jest ogólnie szanowany, w związku z tym on szanuje innych też, czyli przestaje im dokuczać. I dzieją się rzeczy, medycyna nie wie jak to zrobić, a tak to trzeba robić. Właśnie tak, takimi działaniami, o których tu wspominamy. Jest taki SMS. A co z mobbingiem szkolnym? Bo niby wszyscy są równi, ale nie wierzę, że nie ma uczniów, którzy chcą być lepsi od innych, mieć nad nimi władzę, pyta Marcel. Ale to się dzieje w sposób... Ja cały czas prowadzimy jeden wątek, jeden temat. Takie sytuacje się zdarzają, bo takie jest życie, tacy są ludzie, lepsi, gorsi. To się w sposób naturalny jak gdyby rozprowadza. I to jest proces. Wiesz co, mamy ostatnie doświadczenie. I właśnie bardzo dobre pytanie. Wyróżniamy się tym, że mamy orkiestrę i tak dalej, i tak dalej. I jest wyróżniona klasa, która koncertuje, jest oklaskiwana. I nagle ta klasa ma się podzielić instrumentami, bo nie mamy drugiego instrumentarium. Mamy jedno instrumentarium. Przychodzą młodsi, kolejny rocznik, zaczynają grać w orkiestrze. I nagle ci nasi artyści mówią, jak to? Na naszych instrumentach. Więc to nam uświadomiło właśnie, że przy tym działaniu w ferworze walki z różnymi rzeczami zapomnieliśmy mówić tym naszym wybranej, tej naszej wybranej klasie, że to nie tak. W związku z tym natychmiast na to zareagowaliśmy. Zorganizowaliśmy wspólną lekcję, gdzie duża orkiestra wprowadza w tajniki gry tę młodą orkiestrę i każdy dostał swojego podopiecznego. Wspólnie opiekują się instrumentalnymi, uczą się wzajemnie, ty masz już wiedzę, przekaż ją młodszym. I nagle nie ma problemu znowu. Więc na to wszystko trzeba, to codziennie trzeba być czujnym. Rzeczywiście, licho nie śpi. To wszystko się dzieje. My też mamy kłopoty, mamy różne codzienne problemy. Życie głównie składa się w tej szkole z kłopotów. Ale tak naprawdę, patrzy na nas, to powiedziałby, macie ciągle kłopoty. Znaczy, my sobie mało tego nawet chętnie na łeb bierzemy, że tak powiem. Przy czym jeśli jest się czujnym i codziennie się rozmawia, to naprawdę, to jest zwyczajna rzecz. To ja Państwa teraz zabiorę na chwilę oddechu do biblioteki. W niewielkich tych pomieszczeniach mieszczą się dwa księgozbiory i staramy się gromadzić książki, żeby zadowolić każdego. I czytelnika młodego, i czytelnika starszego, korzystają rodzice, korzystają nauczyciele i oczywiście pamiętamy o dzieciach, które są u nas tutaj najważniejsze, czyli chodzi mi o Jeremiego, o Ignasia, o Filipa, jest Kasia, która jest niedowidząca, nawet tutaj jeszcze pokażę może panu takie książki, które specjalnie o takich dzieciach, które niedowidzą, są kupione, żeby mogły korzystać z dużymi literkami książki. Poza tym gromadzimy taki księgozbiór pod kątem na przykład dzieci z ADHD, o chorobach dzieci z zespołem Downa. Trwa lekcja, tutaj cały czas słyszę, drzwi się otwierają, ktoś zagląda, ktoś coś chce, bo to jest miejsce otwarte dla wszystkich. Tak, dzisiaj w ogóle jest środa, to jest taki jakby dzień wewnętrzny, bo ja tu mam, widzicie, pan jest trochę bałaganu, bo ja mam taki właśnie dzień, kiedy mogę kilka godzin poświęcić na pracę swoje takie techniczne. Ale widzicie pani, bałaganu w radiu nie widać, ale ja muszę opisać to, co tutaj się dzieje. Każda biblioteka, przynajmniej ta z moich szkół, do których chodziłem, kojarzyła się z półkami pełnymi książek. Gdzieś tam stał komputer, pani przy biurku, no i katalogi, wypożyczanie, czytanie na miejscu. Tutaj, po pierwsze, dużo figurek, dużo zabawek, dużo kwiatów, dużo plakatów, dużo rysunków. A przede wszystkim prace to są Jeremiego właśnie tutaj na górze. Pan widzi, to są tutaj te prace, to są Jeremiego. Jeremi, dodajmy, jest dzieckiem z autyzmem. Tak. No tak mówię, no te pamiątki jakoś tak, żeby dzieci widziały, że pamiętamy o tych dzieciach i tu jest jedna z jego prac, którą rysował nie od razu, tylko tak na raty. A ja powiem, że to wygląda jakby ktoś po prostu przekalkował profesjonalną pracę, jakiś komiks. Ja jestem świadkiem, że to było rysowane, tylko mówię nie od razu. On bierze cienkopis, bez gumki, bez ołówka, po prostu od razu wie, co ma być, zaczyna początek tam, czy na przykład od góry zaczyna, albo od dołu i uzupełnia. Także tu jego prac ma mnóstwo. Tu ma swoje te kartki takie właśnie, przychodzi. No poza tym tak, tutaj mnóstwo kredek. Mamy też pomocy takie plastyczne. Są też całe pudełko kredek. Słychać dużo kredek, ale to mnie zdziwiło. Materiałowe też dla dzieci. Dzieci bardzo lubią. Miękkie książeczki. A co robią warcaby? Czy to w ogóle szachy są? Też grają dzieci. Proszę bardzo.
na, jak są dzieci... W bibliotece? Tak, w bibliotece są szachy i warcaby. Uważam, że to są świetne gry, które bardzo pomagają dzieciom w rozwoju i czekają na przykład na rodziców. Albo przychodzą wcześniej do szkoły. A jesteśmy już przy wyjściu z biblioteki. Wychodzimy. Kącik ma na taką tablicę, gdzie co jest grane, czyli takie najważniejsze jakieś fakty, co się dzieje w kulturze. No tu akurat początek roku był. To takie cytaty, wiersze z, i oczywiście skrzat książkolub zachęca do czytania. Co książki nam dają, prawda? Jaką radość czytania. W bibliotece coś dla ducha, a teraz coś dla ciała. Tak. Pędzę na zajęcia WF. Dziękuję bardzo za spotkanie i życzę wszystkiego dobrego. I żebyśmy wszyscy czytali książki. My czasami w szkole w Łajskach, a czasami szkoła w Łajskach u nas na antenie. Jeremiasz to pani syn. To ten, który przychodzi i rysuje. Tak. Rysuje, no z sukcesami rysuje, jak słyszałem. Ja oddaję głos dyrektorowi, który ma lekcję rysunku z moim synkiem. Jest to dziecko rzeczywiście bardzo utalentowane. Ja pracując z Jeremiem... Mówimy, przypomnę, o autystycznym chłopaku, tak? Którego być może wiele osób skreśliłoby na wstępie, że z niego się nic nie wykreśliło. Zamknęło w komórce. Znaczy, jego nie można skreślić, ponieważ jeżeli chodzi o plastykę, oczywiście, bo ktokolwiek cokolwiek ma wspólnego z plastyką, to od razu po pierwszej lekcji się zorientuje, że ma do czynienia z mistrzem. Ja wielokrotnie zastanawiam się, kto kogo uczy plastyki. Jeremi ma tak niepowtarzalną kreskę. Zresztą jest naszym stypendystą w tej chwili. W tegorocznej edycji Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Tych dzieci jest objęte opieką dzieci wybitnie utalentowanych. Właśnie od 2 tygodni wiemy, że został zakwalifikowany, nominowany. I przed nami jest uroczystość odebrania nominacji i będzie pod opieką tego Krajowego Funduszu. No to jest creme de la creme dla artysty. Poza tym Jeremi ma jedną cudowną cechę, która bardzo mi odpowiada w ciągu dnia, bo Jeremi jak mnie spotyka gdziekolwiek, to mówi: dyrektorze, rysujemy. No i zaczynamy rysować, ponieważ u nas rysuje się przy sztalugach. My mamy sztalugi rozstawione na korytarzu. Żeby było szybciej, łatwiej, Więc gdzieś się zatrzymuje. Wielokrotnie jest tak, że uczeń któryś rysuje w ogóle na korytarzu na przerwie i w tym czasie ja mogę mu udzielić jakiejś porady typowo takiej artystycznej, co sprawia mi ogromną przyjemność. Natomiast Jeremi robi to tak szybko i tak doskonale i uczniowie po prostu czekają, kiedy Jeremi stworzy kolejną pracę. Dlatego, że on robi to w tak zagadkowy sposób. Zresztą tu pani, nasza bibliotekarka o tym mówiła, że czasami uczniowie traktują jego pracę jak kalambury, bo on zaczyna coś rysować i oni zaczynają zgadywać, co to w ogóle może być. Bo w jego głowie jest obraz. I ten obraz się tworzy w różnych miejscach na kartce i powstaje całość. Powstaje całość. Jeremi na szczęście uczy się teraz również wykonywać zadania tak zwane z polecenia. Czyli ja go o coś już proszę i mówię: Jeremi, narysuj dla mnie lwa. Bo przedtem no nie było to takie proste, ponieważ on miał swoje wyobrażenie o tym, co chce narysować i nie można było ingerować w jego pracę. Teraz na szczęście Jeremi już zaczyna wykonywać polecenia i rysuje rzeczywiście niesamowicie. Ja wróżę mu ogromną przyszłość, jeżeli chodzi o działania artystyczne i na pewno o Jeremim będziemy słyszeć długo w tym kraju. Dyrektorze, powiedz jeszcze o Jeremim jako uczniu. A, Jeremi jako uczeń jest wzorowym uczniem. Biało-czerwony pasek. Dumna mama się wezwała. Dlatego mówię, dyrektorze. Tak, jest to uczeń, który dostaje 3 lata z rzędu, zdaje z czerwonym paskiem i nie tylko dlatego, że jego mama uczy w tej szkole. Ale, mam nadzieję. Jest to uczeń, który ma wydanej przez szkołę książce, bo nasza biblioteka wydaje książki, ma swoje opowiadania, świetnie pisze. Pisze bezbłędnie, nie robi żadnych błędów ortograficznych. Działa bardzo szybko i co jest bardzo ważne, jest bardzo koleżeński. Więc uczniowie bardzo chętnie przy nim siadają. Dlatego, że Jeremi bardzo szybko działa, bardzo szybko odpowiada. Jeremi bardzo chętnie podpowiada, bardzo chętnie użycza innym swojej wiadomości, z czego w cudzysłowie zdrowe dzieciaczki nasze chętnie korzystają.
No dobrze. Było pytanie o tę zieleń, o zwierzęta w szkole, a ja mam pytanie, to może wy macie jakąś wypasioną siedzibę, w której można to wszystko robić, no te sztalugi. Tak różowo to nie jest. To jest taki zwykły, jak to się kojarzy z taką szkołą na wsi. Typowy budynek typowy szkolny. Budynek jeszcze za głębokiego czasu. Była dziesięciolatka. Tak. Ale powiedzmy, co zrobiliśmy w tym budynku. Zbudowaliśmy pracownię integracji sensorycznej za pozyskane pieniądze zewnętrzne. To już nie było subwencyjne. To są cywilizowane ubikacje, co jest kultura zaczyna się od ubikacji, przepraszam. I tam jest czysto, pięknie i nowocześnie w tej chwili, dzięki walce pana dyrektora z materią, że tak powiem. Nie mieliśmy miejsca dla powiększającej się ciągle świetlicy, więc wydzieliliśmy część korytarza i mamy wielką świetlicę. Odzyskaliśmy. Budynek napompowaliśmy. Chyba jest malutka tak naprawdę, ale pan dyrektor stara się. Zawsze można gdzieś postawić kolejną ścianę. No dobrze. Rozumiem, że to wszystko to jest jakiś eksperyment i pytanie, kiedy on się skończy. No to jest nasza największa bolączka. O eksperymencie można było mówić w pierwszym roku. Tak sądzimy. Tak. Natomiast i osiągnięcia szkoły, wyniki zewnętrznych testów, osiągnięcia naszych uczniów, to co robimy na co dzień, to jak funkcjonujemy, to chyba są dowody na to, że to jest właściwa droga, a nie eksperyment. Ja państwu zadam niewygodne pytanie. Bardzo proszę. To dlaczego inni tak nie robią? Bo się im nie chce. Prosta. Może nie wiedzą. Albo nie wiedzą. Stąd nasza obecność właśnie tutaj. Poza tym jeszcze, przepraszam, na początku Jasynka nie wspomniała, że ten żart mój na początku, mało śmieszny zresztą, pod tytułem, że niektórzy ludzie myślą, że można się autyzmem zarazić. To, co powiedziałaś, niewiedza jest porażająca. Dla niektórych zespół Downa też jest może przypadkiem do zarażenia się. W związku z tym trudno do ludzi mieć pretensje. Edukacja jest zerowa. Edukacja... No już nie chce się w szersze tam kręgi braku edukacji. Bo nie ma tej rozwijać. Integracji. Nie ma w ogóle straszy to, co nie znamy. Opowiadać, nie ma kto mówić i nikt nie chce się tym zajmować. Tak jak podupadła muzyka w szkołach, plastyka w szkołach, edukacja seksualna w szkołach, to wszystko leży i kwiczy. Powiem to brutalnie, żeby wszyscy to słyszeli, również ci, którzy nami rządzą. To buduje człowieka tak naprawdę i to oddziaływuje na to, jacy jesteśmy, jakim narodem jesteśmy. Że ja, przepraszam, schodząc na zupełnie inne tory, widzę nagle przed Pałacem Prezydenckim szalone kobiety, które wyzywają od Żydów kogokolwiek. Policja stoi, na to nie reaguje. Kto na to przyzwala? A to się bierze stąd. Z edukacji, ze świadomości, z serca, z rozumu po prostu. To jest sprzężenie zwrotne. Z obcowaniem z innością. I nagle ja słyszę w XXI wieku, w europejskiej stolicy, że ktoś w moim ukochanym kraju, w mojej stolicy, wyzywa ludzi od Żydów na litość boską, gdzie my jesteśmy. To nie jest, ten mój trend nie jest pozbawiony jak gdyby komunikacji z pana pytaniem. To znaczy, wszystko się bierze od szkoły. Od tego, co się z nami dzieje na tym etapie. Teraz my zdobywamy, jesteśmy mali, jak nasze dzieci są małe, z kim obcujemy, jakie mamy wzorce. Oczywiście dom jest najważniejszy, ale rzućmy te dzieci samopas. No, przepraszam, też będą wyzywać za 20 lat od Żydów kogokolwiek, albo Murzynów, albo już tam innych, jakby powiedzieć, dla niektórych przypadłości. 1 października przy okazji początku roku akademickiego rozmawialiśmy w tym studiu z nauczycielami akademickimi, którzy mówili, że na studia trafia taki często nieprzygotowany człowiek, bo taka jest szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. I zadzwonił do nas słuchacz, który powiedział, że tak naprawdę to od otwierania horyzontów i pokazywania człowiekowi świata jest dom. I nie do końca chyba zgodnie ze sobą wtedy zareagowałem, bo powiedziałem, ale jednak szkoła... A kiedy myślałem o tym wiele razy później, pomyślałem, że do szkoły trafiają ludzie, którzy mogą mieć w domu, powiem to tak może nieelegancko, ale bagno. Kiepskie wzorce. Nie najlepszą sytuację. Mogą mieć bardzo prostych rodziców, którzy nie otworzą im tych horyzontów.
Natomiast szkoła jest tą możliwością, żeby te szanse wyrównać, żeby tak przynajmniej powinno być. Dać możliwości. I państwo to robią. I pomyślałem, że to rzeczywiście jest jakiś ewenement. Ja też pamiętam swoją szkołę podstawową, w której było 1300 uczniów i która była takim molochem, która trochę bardziej przypominała wojewódzki szpital zespolony niż szkołę. I nie do końca się znaliśmy. I to znaczy, mamy to szczęście, że jest tam rzeczywiście niewiele dzieci, ale to niczego nie zmienia. Chodzi ale o zasady. Nie o to chodzi. W tej szkole w tej chwili uczą moi byli uczniowie. Ja ich uczyłem. I wiem na pewno, i na 100% wiem, że to, że traktowałem ich w szkole podstawowej jako partnerów do rozmowy, do dyskusji, to wiem, jakimi są w tej chwili nauczycielami, bo oni o tym mi mówią. Najlepszy nauczyciel do najmłodszego dziecka. To jest taka zasada. Tak. Jak poznajemy coś nowego, to właśnie dlaczego bierzemy lekcje nauki jazdy na nartach u trenera, u trenera, najlepiej. Tak? Bo pierwsze te kroki, chodzi o to, że jak nabierzemy dobrych nawyków na początku drogi, to później sobie jakoś poradzimy. Ten początek jest tak niezwykle warty. Czyli szkoła podstawowa to jest to wszystko. Kuźnia, to jest kuźnia wszystkiego, dokładnie tak. Dzielenie ludzi na zdrowych i chorych jest z zasady chory w ogóle, bo no ludzie tak jakbyśmy są. Zrobili są ludzie. Jedną klatkę dla chorych w bloku i drugą dla zdrowych. Ależ dokładnie tak się poczuliśmy. Po prostu... Ja bym jeszcze chciała wrócić do tego, że mówiliśmy na początku o tych asystentach i ty mówiłaś, Jolu, że nasze dziecko nie zostaje bez opieki. Przecież my nie mamy tylu asystentów, którzy będą chodzili non-stop za naszymi dziećmi, bo asystentami stają się zdrowi rówieśnicy. Tak? To dzieci przejmują pałeczkę. Mało tego, my utwierdzimy, że najlepszymi terapeutami są dzieci. My dorośli się wszystkiego uczymy. One mają najzdrowsze relacje między kapitalne. Sobą. Podstawowe. To jest, trzeba też powiedzieć o tych, którzy na samym początku drogi byli z nami. Myślę o Magdzie, która była asystentką Jeremiego na początku. My się wszystkiego uczyliśmy wspólnie, tak? I teraz ci ludzie oddają nam niesamowitą wiedzę, nieprawdopodobną. Uczą nowe dzieciaki, które przychodzą do nas. Przyszła na przykład w tym roku pani po psychologii, żeby uczyć w naszej szkole dostaje tylko pieniądze z Urzędu Pracy 500 zł. Ona chce uczyć w naszej szkole. Ale mamy specjalistów, trzeba o tym też powiedzieć. Już nie logopedę, neurologopedę, terapeutę integracji sensorycznej, asystenci, którzy są jednocześnie psychologa, tak? Asystenci, którzy są jednocześnie reedukatorami. Mamy dziewczynę, która fantastycznie realizuje zajęcia z dzieckiem niemówiącym językiem obrazkowym. Pozyskujemy ich, okazuje się, że mamy specjalistów niebywałych, nieprawdopodobnych. Najważniejsze, że to się dzieje razem. Czyli wszystkie dzieci widzą wszystko, widzą siebie nawzajem, widzą jak się na razie nawzajem traktować. To się jakoś naturalnie układa. Jak w domu, jak w rodzinie, jak powiedziały same dzieciaki. Jak powiedziały Patrykowi Kuniszewiczowi, to razem z Patrykiem jeszcze zajrzyjmy na WF. Kto uczy WF-u? Olek Miętek. Tak, Aleksander Miętek. No to posłuchajmy, jak dużo wygląda taka lekcja. Szkoła. Lubicie tę szkołę? Ja jestem radiowcem, mam słaby słuch. Lubicie tę szkołę? To w takim razie, skoro tak lubicie szkołę, chodźcie może bliżej. Nie możemy być anonimowi, ja jestem Patryk, wy się szybko przedstawiacie. I z której klasy jesteście? Z piątej. Z piątej wszyscy i po kolei? Karol, Bartek, Adrian, Mateusz, Daria, Krzysiek, Magda, Kinga, Patryk, Szymon, Sandra, Kinga, Marta, Grzegorz, Bartek, Mikołaj, Kasia, Ola, Patrycja, Karolina. I mamy całą klasę piątą, ale A, B, C? Po prostu piąta. Słyszałem o was, że to jest klasa wyjątkowo uzdolniona, jeśli chodzi o muzykę. A tymczasem spotykam was na sali gimnastycznej. No tak, inne przedmioty też muszą być. Co lepsze, WF czy muzyka? WF! Jeszcze raz i co lepsze? Chłopaki mówią WF, dziewczyny mówią muzyka. Muzyka. Dlaczego muzyka? Po prostu lubię grać na instrumentach. Dlaczego WF? Bo można ćwiczyć, bawić się. A teraz opowiedzcie mi trochę o szkole. Ja dopiero co przyjechałem do Łajsk i myślę sobie, bardzo fajna szkoła. Z zewnątrz i w lesie umiejscowiona, w środku wszyscy uśmiechnięci. Co to za szkoła? Jest to fajna szkoła, do której chodzi 200 albo ileś tam osób. I to jest... Mam potwierdzenie, że 200. Tak, i to jest najlepsza... I z innej szkoły są tu chodzić inne dzieci, bo tu można grać na prawdziwych instrumentach. Okej, czyli tak, prawdziwe instrumenty to już wyróżnia.
Od czwartej klasy się gra na instrumentach. Sala gimnastyczna jak w każdej innej szkole. Czy jest coś, co tę szkołę jakoś szczególnie wyróżnia? Waszym zdaniem? Gdzie to był mój imiennik? Patryk? Czy jest Patryk, tak? Co tę szkołę wyróżnia? Nauczyciele. Swoje instrumenty. Nauczyciele? Tak. Mają podejście do nas. Nauka, po prostu. Ale co jest jeszcze takiego, czego nie znajdziemy w innej szkole? Nasz sztandar własny szkoły. Raz. Jesteśmy jedyną szkołą w całej Polsce, która gra na instrumentach. I to prawdziwych, profesjonalnych, orkiestra złożona z piątoklasistów i szósto? Nie w każdej szkole są na przykład dzieci niepełnosprawne. No nie w każdej, tutaj są? No tutaj są. I co, i tak razem się uczycie? Normalnie razem się uczymy. Słuchajcie, macie wszystko, naprawdę macie wszystko. Powiedzcie jeszcze coś o nauczycielach i o panu dyrektorze. Fajni to są ludzie? Tak. Pani Virginia. I kto? I pan Czaplicki. Pan Czaplicki. Nasz informatyki. Informatyki nawet. Czyli co? Wszyscy, i wychowawczej. Wszyscy nauczyciele są super. Pani od polskiego też? Agnieszka Ryszniska. Nie ma pana dyrektora, to co, może panu dyrektorowi jakieś, nie wiem, krzykniemy wielkie dziękuję. To on nas tutaj zaprosił, mnie dokładnie. Ja muszę pójdę, pana dyrektora. Nie, no właśnie nie, po cichu. On usłyszy to w radiu dopiero, dobra? On usłyszy to na antenie. No to co, dla pana dyrektora. 3, 4. Od pierwszej klasy do ostatniej zgadani wspólnym celem Twoim. No dobra, wystarczy tego hymnu szkoły. A ja na koniec chciałbym Państwu zadać pytanie. Szkoła podstawowa to jest jeden z kroków w tej drodze edukacyjnej. A co z wychowankami szkoły w Łajskach po skończeniu szóstej klasy? Pani Justyno? Co z Jeremiaszem? Wywołana do tablicy. Już się boimy. O, właśnie. Od 3 lat próbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie. I w tym roku, czyli po długim czasie, doszliśmy do wniosku, że jeśli nie zorganizujemy w szkole w Łajskach, gimnazjum w Łajskach, to będzie ciężko. Rzeczywiście, szkoły nie są przygotowane do przyjęcia naszych dzieci. Mówię naszych, czyli dzieci z dysfunkcjami. I nie mamy wyjścia. Po prostu musimy otworzyć artystyczne gimnazjum przy szkole w Łajskach. Przy szkole podstawowej w Łajskach. Dyrektorze, co ty na to? Już się boję. Ja myślę, że ja się już pomysłów nie boję. Natomiast uważam, że rzeczywiście no, coś dla tych dzieci trzeba zorganizować. Chociażby dlatego, że nauczyliśmy ich naprawdę dużo. Nauczyliśmy ich otwartości. Wyrażenie własnych poglądów. Najgorsze, co mogłoby się dla nich teraz im przydarzyć, gdyby ta otwartość w zderzeniu z rzeczywistością spowodowała, że przestaną wierzyć nam, dorosłym, że ten świat może być rzeczywiście normalny, fajny, a ludzie mogą być dla siebie życzliwi. Pani Jolu, ostatnie zdanie mamy? Nie wiem, same górnolotne myśli mi przychodzą do głowy. Życzyłabym tylko jednego, żeby to się rozpleniło, mówiąc językiem rolniczym. Żeby ktokolwiek w Polsce, bo naprawdę to jest możliwe. Świat tak funkcjonuje, tak jak nasza szkoła, tak funkcjonuje świat. Nikt się nie dzieli na czarnych, zielonych, Żydów, wysoki. Palestyńczyków, Downów, jak już nie powiem, nasi przodownicy sejmowi się wyrażają o ludziach, żeby ich zmieszać z błotem. Po prostu bądźmy ze sobą, starajmy się zorganizować struktury tak, żebyśmy wszyscy żyli razem i jedyne, co najważniejsze, to to, żeby ktoś dał się zarazić, powalczył. To nie są wielkie ruchy. To jest tylko naprawdę chęć i wyszarpanie tych pieniędzy, które istnieją. I to jest tyle i aż tyle. Tak Jolanta, mało i dużo. Jolanta Majchrzak-Woźniak, mama Filipa. Bardzo dziękuję. Również bardzo, bardzo Państwa pozdrawiam.
Justyna Niegieryż, mama Jeremiasza i Ignacego, nauczyciel muzyki. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo pozdrawiam, bo mam dwoje dzieci, więc mam więcej czasu na pozdrawianie. Więcej pozdrawiam. I pan Marek Tarawacki, który ma prawie 200 dzieci w związku pozdrawiam. Z tym. Pozdrawiam i zapraszam do nas do szkoły. Szkoła podstawowa, gminna szkoła podstawowa w Łajskach. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy taka idylla jest możliwa, to oni tam naprawdę wpuszczają ludzi. I może warto podpowiedzieć komuś, że jest taka szkoła, w której różne rzeczy się po prostu udają. Wszystkich zapraszamy. Bardzo, bardzo. Damy jeść, pić, w ogóle. Będziemy nosić na rękach. I opowiemy. I pokażemy. A teraz na zakończenie naszego spotkania reportaż Wirtuozi Informatyki. To reportaż Grażyny Wielowiejskiej. Poszukiwanie wydajnych algorytmów i rozwiązań dla teorii grafów, dla większości z nas to tematy, które powodują mniejsze lub większe przerażenie, a przecież stale szukamy w internecie informacji o pogodzie, rozkładzie jazdy pociągów, korzystamy z różnych informacji i nie zastanawiamy się wcale, jak to wszystko funkcjonuje. Od 5 lat w konkursie imienia Witolda Lipskiego nagradzani są w dziedzinie informatyki młodzi naukowcy i ich niestandardowe podejście do myślenia o zagadnieniach w tej dziedzinie. W tym roku laureatów jest dwóch. 22-letni dr Adrian Kosowski i 29-letni dr Filip Murlak. W reportażu usłyszymy profesora Andrzeja Terleckiego z Wydziału Matematyki Instytutu Informatyki UW i laureata konkursu doktora Filipa Murlaka z tego samego wydziału. Zostawiam Was z reportażem Wirtuozi Informatyki Grażyny Wielowiejskiej, a za dzisiaj dziękuję. Tomasz Kosiorek. Najpierw była matematyka. Chyba dość wcześnie. Myślę, że może w podstawówce. A informatyka się wzięła jakoś z matematyki i dopiero w czasie studiów tak naprawdę. Ja robię dwie rzeczy, trochę jednocześnie. Jedną zacząłem trochę wcześniej, drugą trochę później. Jedna jest dużo bardziej teoretyczna. Dotyczy teorii automatów. To jest taka piękna dziedzina logiki, która zaskakująco znajduje zastosowania w praktycznej informatyce rzeczywiście. Najczęściej chyba przy sprawdzaniu, czy programy działają poprawnie. Takim automatycznym, bez udziału ludzi. A druga rzecz, którą robię, to już jest dużo bardziej praktyczna, tak po prostu. Dotyczy wymiany danych w internecie. To wszyscy wiedzą, że w internecie dane to w bardzo różnych, śmiesznych formatach występują, a to jakieś tabelki, drzewka. A ludzie z kolei lubią oglądać w różnych innych formatach dane, tak żeby było im wygodniej. A maszyny generują dane w jeszcze innych formatach. No i trzeba programistom udostępnić jakieś narzędzia, które pozwolą na to, żeby w miarę łatwo te dane z jednego formatu na drugi tłumaczyć, tak żeby nie tracić informacji, żeby nie dodawać nic od siebie. No i jeszcze, żeby to nie wymagało strasznie dużo pracy. Więc ja zajmuję się teoretycznymi problemami, które się biorą właśnie z tej dziedziny. Lubi pan tę uroczystość? Oj, bardzo lubię. I myśmy kiedyś pytali laureatów poprzednich edycji, czy to jest fajnie. I oni zawsze odpowiadali, że byli zaskoczeni tym, jak miło, bezpośrednio i tak, no właśnie tak bezpośrednio i serdecznie to wszystko się odbywa. Bo nie chodzi o to, żeby wielcy panowie profesorowie namaścili kogoś, tylko żeby po prostu się poznać, pogadać, porozmawiać o tym, co ludzie robią, co robią młodzi ludzie, co robią starsi ludzie, czym warto się zajmować, czym nie warto się zajmować, co jest ciekawego. I to są strasznie fajne rzeczy. Nagroda imienia Witolda Lipskiego. Ustanowiliśmy tę nagrodę z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą. Przy pierwszej edycji konkursu w roku 2004 byliśmy wszyscy bardzo miło i bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, gdy zobaczyliśmy, jak wielu wspaniałych młodych ludzi zajmuje się z entuzjazmem, z zapałem, z takim poświęceniem, sercem, robieniem prawdziwej nauki w dziedzinie informatyki. W tym roku była to już 5. edycja konkursu, mały jubileusz przy okazji 60. urodzin patrona nagrody Witolda Lipskiego. Mieliśmy kilkunastu kandydatów, wszyscy bardzo dobrzy i wśród nich dwie młode osoby, które zajmują się bardzo ciekawymi rzeczami w informatyce, rzeczami, które czasami brzmią strasznie i groźnie i matematycznie, ale tak naprawdę przekładają się często na rzeczy bardzo praktyczne i bardzo realne korzyści dla zastosowań. Mnie się wydaje, że moje dzieciństwo było zupełnie normalne i dokładnie takie, jakiego bym dzisiaj oczekiwał, gdybym mógł to jeszcze raz wybierać. Nie było nigdy tak, żeby mi brakowało czasu na robienie rzeczy, które lubię. I nie wszystkie rzeczy, które lubię, są związane z matematyką. Zdecydowana większość jest kompletnie niezwiązana. Lubię czytać, lubię malarstwo, lubię góry, lubię podróżować. I sporo czasu, naprawdę sporo czasu poświęcam na te rzeczy. Matematyka jest o tyle wygodna jako dziedzina, że
ona jest trudna bardzo, więc się bardzo krótko nad nią pracuje w ciągu dnia. Dzięki czemu jest dużo czasu na różne inne rzeczy. To jest nagroda dla osób do 30 roku życia. Tegoroczni laureaci zaniżają nam średnią wieku, bo pan Adrian Kosecki z Politechniki Gdańskiej ma lat 23 chyba w tej chwili tylko. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo szybko. Kariera, która przebiegała w tempie błyskawicznym, doktorat bodaj w wieku 21 lat, to nie jest bardzo częste nigdzie. Nie wiem, kiedy on zaczynał szkołę, podobno na uniwersytecie czy na Politechnice, pojawił się w wieku lat 15 czy 16, magisterium lat chyba 18, ale to jest rzeczywiście świetny młody chłopak, który zajmuje się algorytmicznymi aspektami teorii grafów. To nie jest nic strasznego, naprawdę. Graf to jest taka bardzo fajna struktura, gdzie mamy miejsca, które się nazywa wierzchołkami i takie drogi pomiędzy miejscami, które się nazywa krawędziami i to wszystko. I teraz są różne fajne problemy, które teoretycy rozpatrują i dla których znajdują ciekawe algorytmy mówiące o tym, jak to rozwiązać. Jak na przykład znaleźć najkrótszą ścieżkę w takim grafie, taką najkrótszą drogę z jednego miejsca do drugiego, poruszając się po tych drogach, które mamy dopuszczone. Jak liczba miejsc i liczba tych dróg jest duża, to znalezienie najlepszej takiej drogi jest bardzo, bardzo trudne, ale można to próbować przybliżać na różne sposoby i między innymi tego typu zagadnień wyniki w tej dziedzinie dotyczą. To się przekłada na przykład na to, co różne programy komputerowe robią, gdy zapytamy je o najlepszą drogę z Warszawy do Gdańska i one nam pokazują, którą trasą jechać i jak jechać przy różnych kryteriach i tak dalej. To tego typu zagadnień jest mnóstwo i takie zagadnienia, bardzo praktyczne problemy związane z przesyłaniem pakietów w sieci, to też co prawda trudne słowa, ale myślę, że nasi młodzi koledzy to wiedzą już, co to jest sieć i co to są pakiety, które po tej sieci biegają w różne strony, tak żebyśmy mieli ten internet, dostęp do internetu zapełniony w optymalny sposób. Drugi z laureatów, pan dr Murla, ma lat 29. Mam narzeczoną. Jest informatykiem, ale pracuję jako programistka. Myślę, że jesteśmy w stanie zrozumieć to, co robimy nawzajem. A to czasami pomaga, bo człowiek często ma ochotę ponarzekać na to, że coś mu nie wychodzi, albo się pochwalić, że właśnie coś mu wyszło. No i na szczęście ta osoba jest bardzo blisko i jest w stanie zrozumieć, co wyszło, albo co nie wychodzi. Bardziej nas zbliża zamiłowanie do podróży, gór i literatury. Gdyby pan miał wymienić takie dwie albo trzy rzeczy najważniejsze w życiu. Mój wychowawca, Jacek Wiciński, kiedyś powiedział, że są trzy rzeczy w życiu najważniejsze. W losowej kolejności je wymienił. Powiedział, że to jest praca, rodzina i wiara. Ja myślę, że w sumie bym się z nim zgodził. Tych laureatów do tej pory, poza tegorocznymi, było bodaj 7. I z pewną taką dumą i satysfakcją mogę powiedzieć, że oni wszyscy nadal pracują w nauce, co wcale takie częste w tym wieku nie jest, bo jednak większość osób, które nawet zaczynają studia doktoranckie w Polsce z informatyki, bardzo szybko zostaje już tak całkowicie wessana przez te atrakcje zewnętrzne, które mają wiele przewag nad robieniem nauki, poza jedną. Ja to zawsze mówię, że robienie nauki to jest po prostu frajda i tak, dopóki jest na to czas, a w ich wieku oni jeszcze mają czas na naprawdę zajmowanie się nauką, a nie tą całą otoczką administracyjno-organizacyjną wokół tego, to należy to robić, należy to wykorzystywać możliwie. No więc chcemy tym ludziom pokazać, że warto. Z drugiej strony chcemy tak bardzo samointeresownie pokazać sobie, że ci ludzie są. Trochę ich poznać, zobaczyć, kto jest w danym momencie najlepszy, czym oni się interesują, bo to też jest ważne. Bardzo często to jest tak, że my, ci starsi koledzy naukowcy, trochę w różne strony ich popychamy, ale oni często też sami znajdują tematy, które oni uważają za ważne i potem dopiero z pewnego boku widać, że och, My sami to powinniśmy też byli widzieć i my powinniśmy ich tam pchnąć, ale oni sami te rzeczy znajdują. Bardzo ważne jest też pokazanie poza środowiskiem tych informatyków czy naukowców szerzej, że jest grono młodych ludzi, którzy robią to świetnie, z olbrzymim zapałem i w których warto inwestować. Myślę, że trzeba mieć poczucie, że to, co się robi, jest ważne i że jest ciekawe tak naprawdę chyba, bo na co dzień chyba to, że jest ciekawe, to najbardziej zachęca do dalszej pracy. Gdyby ta praca była nudna i jakaś taka męcząca, to bym już dawno tego nie robił.